Vitam Vitam War of the Three Kingdoms is back, and first of the three warlords has been released. I was extremely lucky to get him on my second pool, so in few days I will upload his test drive. If you don't wanna miss it, subscribe my channel. Liu Bei was a warlord in the late Eastern Han Dynasty who founded the state of Shu Han in the Three Kingdoms period and became its first ruler. Let's see if he will also rule empires and puzzles. Liu Bei is nature faction druid so if you give him emblems he will have chance to spawn minions when he'll got hit. He's a part of kingdom family so this give him a bonus for one two or three heroes he get 2%, 4% or 6% mana each time a minion is summoned for the hero, and 2, 3 or 4% heal each time a minion is summoned for the hero. Um, and he also has Morale Boost, plus 10% attack, plus 3% defense, and plus 7% HP during War of the Three Kingdoms battles. So that's super cool his attack stat is 805 defense 788 and hp 1419 attack power is really high and defense and hp are good uh, he create minions so usually attack and hp is cool combination for heroes like this but he also deals damage so i would build him for attack he will have something like um 905 on attack 848 on defense and 1580 hp of course this is without limit breakers mana speed is average so he need 10 tiles to go off of course you can speed him up to 9 if you will use maxed magic troop and three heroes from family he can be ready after 8 tiles if he will receive 2 minions. His call to arms deals 340% damage to the target and nearby enemies, summons a shoe soldier minion for each ally with 9% HP and 17% attack inherited from the caster. Shoe soldier minion gives its owner the ability to counterattack with 50% of the damage received. For as long as the owner has a shoe soldier minion. This effect can't be dispelled. So let's break it down 340% damage to three targets. Great. So he hits three equally. That's cool. This makes him one of the best green three hitters in game. Um, he deals something like 650. So that's super cool. Summons uh, minions for each ally with 9% HP and 17% attack. That's okay. So minions will have about 150 HP, not a lot, but still better than Taluria or Silvaria. But what is important is that um, soldier minion gives owner the ability to counterattack with 50% Damage received and this can't be dispelled. That's super cool. This effect is great. So maybe counterattack is not strong, it's only 50%, but it can't be dispelled. So even dispellers will take damage on hit. Best option to remove this effect is to use minion destroyers, as they first remove minions and hits after that so is liu bei good yes he is really well balanced stats high damage and minions with nice effect the only negative about him is class because druid minions can replace minions with counter attack effect but on the other hand his class might work for him if he will spawn druid minion before using his skill Minions with counter-attack will have protection. He works really well on attack, especially paired with heroes like Evelynn or Almur, and he might be really cool on defense. He's not a winger, because he has average mana, and you want his minions fast, so flank or even tank should be placed for him. And he works well paired with taunt heroes. Taunt protects minions from... Uh, minion destroyers. So opponent need to use dispeller first on Taunt and then minion destroyer, or he he'll, he'll be forced to send tiles on counter. And of course, heroes like Bera can block minions. Liu Bei is not best option for titans. He deals damage, has decent attack stat, but minions hits will steal your time. He hits three equally so he can be used on challenge events if you're using green team but again minions will steal your time and time matters on challenge events he'll be amazing on bloody battles hits three summons minions and minions gives counter attack great skill for bloody battles on buff boosters he'll be good as well he has average mana so usually he will be ready after receiving some buffs, so he will do crazy damage, and his minions also gives one buff. On rush, he can be ready after six tiles, so he'll be nice option. Maybe not for defense, because we have many amazing green heroes for rush, but on attack, he'll be really strong. Overall, Liu Bei is amazing hero. Really well balanced stats high damage to three targets and okay minions with great effect. Maybe he is not best green three-hitter and maybe he's not best green summoner but he's a first green five stars hero with counter-attack. So those three things together makes him great hero that can work well on attack and defense. He's definitely worth tonics and in my opinion, he's high on the list for ethers. Let me know what you think about him. If you like this video, please hit the like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons, and see you next time. Witam w polskiej wersji. Powróciła wojna trzech królestw. I pierwszy z trzech dowódców został wprowadzony do gry. A miałem niesamowite szczęście, że trafiłem go na drugim przyzwaniu. A więc w najbliższych dniach wrzucę jego testy. Jeśli nie chcecie ich przegapić, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. A Liu Bei był władcą um, w późnej dynastii Han, a był założycielem stanu Shu Han. W okresie Trzech Królestw i został jego pierwszym władcą. Zobaczmy, czy również będzie rządził w Empires and Puzzles. Liu Bei jest druidem frakcji natury. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę na przyzwanie sobie pomocnika w momencie, kiedy zostanie trafiony. Jest częścią rodziny królestwa i dodaje mu bonus. Za jednego, dwóch lub trzech bohaterów dostaje 2, 4 lub 6% many po każdym wezwaniu pomocnika dla tego bohatera i 2, 3 lub 4% zdrowia e, po każdym wezwaniu pomocnika dla tego bohatera. Dodatkowo ma zwiększone morale w trakcie walk wojny trzech królestw, zyskuje 10% procent ataku, 3% procent obrony i 7% procent a zdrowia, więc to jest bardzo fajny bonus. Jego atak to 805, obrona 788 i 1419 punktów życia. Siła ataku jest bardzo wysoka, obrona i punkty życia są na dobrym poziomie. A, tworzy pomocników, więc zazwyczaj dla takich postaci wybiera się, się ścieżkę atak plus punkty życia i to działa bardzo dobrze, natomiast też zadaje spore obrażenia. Więc ja bym go budował typowo pod atak. Będzie wtedy miał w okolicach 905 ataku, 848 obrony i 1580 punktów życia. Oczywiście to jest bez przełamanego limitu. Szybkość many jest średnia, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić. Oczywiście można go przyspieszyć do 9. A co więcej, jeśli użyjecie oddziałów magicznych, um, trzech bohaterów z rodziny i lubej otrzyma dwóch pomocników, będzie w stanie się odpalać po 8 klockach. Jego wezwanie do broni zadaje 340% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Przywołuje pomocnika żołnierza szu dla każdego sojusznika z 9% punktów życia i 17% ataku inicjatora i pomocnik żołnierz szu umożliwia swojemu właścicielowi kontratak zadający 50% otrzymanych obrażeń przez cały okres posiadania, tego efektu nie można rozproszyć. Omówmy to w szczegółach. 340% obrażeń trzem przeciwnikom. OK. Uderza trzech z tą samą mocą um, i to jest świetne. A ta wartość sprawia, że jest jednym z najlepszych, zielonych bohaterów uderzających trzech przeciwników w grze. Um, te jego obrażenia są w okolicach 650 na uderzenie, także super. Przywołuje pomocnika żołnierza 9% punktów życia i 17% ataku. Okej. Okay. Ci pomocnicy będą mieli w okolicach 150 punktów życia. To nie jest jakoś bardzo dużo, natomiast nadal jest to więcej niż teluria czy silwaria. Natomiast to, co jest ważne, jeśli chodzi o tych pomocników, to to, że umożliwiają właścicielowi kontratak zadający 50% otrzymanych obrażeń. I tego nie można rozproszyć. Dopiero po pokonaniu przeciwnika ta kontra znika. I to jest fantastyczny efekt. Naprawdę bardzo dobry. Testowałem go na przykład na Zugel Young, i może, ten kontr, może ta kontra nie jest jakoś bardzo mocna, bo to jest tylko 50% obrażeń, natomiast nie może być odwołana. Więc nawet jeżeli postać rozpraszająca podbicia, Uderzy, to otrzyma obrażenia. A najlepszą opcją, żeby usunąć ten efekt, jest użycie postaci, która niszczy pomocników, ponieważ taka postać najpierw niszczy pomocników, a później uderza. Czyli UBay jest dobry? Tak, jest bardzo dobry. Ma świetnie zbalansowane statystyki, wysokie obrażenia um, i pomocników z bardzo fajnym efektem. Jedyny negatyw, który przychodzi mi o nim do głowy, to jest klasa druida, ponieważ jeżeli będzie tworzył sobie tych pomocników, to oni mogą podmieniać pomocników mających efekt kontry. Natomiast z drugiej strony ta klasa może też działać na jego korzyść. Jeżeli najpierw stworzy sobie takich pomocników, a później użyje umiejętności specjalnej, to pomocnicy z kontrą będą chronieni. Lubbe jest fantastyczną postacią do ataku, um, szczególnie jeśli sparujecie go z postaciami typu Evelyn albo Almur, um, i równie dobrze może działać świetnie w obronie. Nie jest to postać, która powinna stać na skrzydle, ponieważ ma średnią manę, a też chcecie jego pomocników mieć jak najszybciej, więc to flanka, a może nawet tank, powinien być dla niego pozycją. I działa też bardzo fajnie w połączeniu z prowokacją. Bohater z prowokacją chroni pomocników przed niszczycielami pomocników, więc przeciwnik musi najpierw użyć odwołania prowokacji, a następnie użyć bohatera niszczącego pomocników lub będzie zmuszony wysyłać klocki prosto w kontrę. Natomiast oczywiście też takie postacie jak Bera czy nawet Kwazir są w stanie blokować otrzymywanie nowych pomocników. Lubej nie jest najlepszą opcją do walki z tytanami, zadaje spore obrażenia, ma dosyć dobry współczynnik ataku, natomiast uderzenia pomocników zabierają Wam czas. Uderza trzy cele z jednakową siłą, więc można by go używać na miesięcznych wydarzeniach. Szczególnie jeśli gracie oczywiście zieloną drużyną. Natomiast znowu te uderzenia pomocników będą wam zabierały troszkę czasu, a czas ma tam znaczenie. Będzie fantastyczny na krwawych jadkach. Trafia trzech. Przyzywa pomocników, a pomocnicy dają kontratak. Fantastyczna umiejętność na krwawe jadki. Na podbitych ulepszeniach również będzie bardzo dobry. Um, Dzięki temu, że ma średnią manę, zazwyczaj będzie gotowy po tym, a jak dostanie jakieś podbicia, więc zada ogromne obrażenia, a dodatkowo jego pomocnicy też dają podbicie. I jeśli chodzi o szturmy, tam będzie gotowy po sześciu klockach, więc będzie fajną opcją. Może nie jeśli chodzi o obronę, ponieważ mamy. Um, kilka naprawdę fantastycznych zielonych postaci do obrony na szturmy, natomiast w ataku będzie bardzo silny. Podsumowując, Liu Bei jest fantastycznym bohaterem. Bardzo dobrze zbalansowane statystyki, wysokie obrażenia trzem przeciwnikom, um, ok pomocnicy, natomiast pomocnicy mający świetny efekt. Może nie jest najlepszą zieloną postacią. Trafiającą trzech z jednakową siłą. Może nie jest najlepszym zielonym przyzywaczem, natomiast jest pierwszą zieloną postacią a, pięciogwiazdkową, która ma efekt kontrataku. I to ten efekt ma na wszystkich sojusznikach. A więc te trzy rzeczy w połączeniu sprawiają, że jest świetnym bohaterem, który może działać zarówno w obronie, jak i w ataku. Zdecydowanie jest wart napojów. I moim zdaniem jest na górze listy, jeśli chodzi o postacie warte przełamania w zielonym kolorze. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.